Dzień dobry, witajcie w dniu piątym. Wszystkie pozostałe odcinki z serii świątecznej znajdziecie w opisie tego filmiku. Jeżeli przeoczyliście poprzednie odcinki, to w opisie tego filmiku zostawiłam Wam playlistę, na której znajdziecie wszystkie odcinki z serii świątecznej. Dzisiaj zrobimy nalewkę mandarynkową. Na moim kanale macie już kilka przepisów na różne nalewki świąteczne, więc też Wam zostawię w opisie tego filmiku pozostałe przepisy. Dobrze, bierzemy się za nalewkę mandarynkową. Pierwsze, co musimy zrobić, to porządnie umyć i wyparzyć nasze mandarynki. Następnie mandarynki kroimy na plastry, takie centymetrowe. Do nalewki mandarynkowej będę dodawała goździki, cynamon oraz anyż. Jeżeli nie lubicie którejś z przyprawy, to po prostu ją pomincie. Chociaż myślę, że cynamon to jest taki obowiązkowy dodatek. Nalewkę będę robiła w takiej litrowej butelce. Uzupełniam całą mandarynkami, a po bokach w taki trochę dekoracyjny sposób uzupełniam przyprawami. Prosiłoby się, żeby tych goździków na mandarynkach powciskać więcej. Ale pamiętajcie, że goździk jest naprawdę bardzo intensywną przyprawą, więc nie ma co przesadzać. Na litr nalewki dodaję około szklanki miodu. Jeżeli lubicie bardzo słodkie alkohole, to możecie tego miodu dodać więcej albo dodać na przykład pół szklanki syropu cukrowego. Na koniec oczywiście wlewam wódkę. Możecie oczywiście użyć też spirytusu, ale po 3 tygodniach będzie trzeba to wszystko zlać i rozcieńczyć w odpowiednich proporcjach. Nalewkę mandarynkową odstawiamy na minimum 2 tygodnie w ciemne, chłodniejsze miejsce. Po tym czasie nalewka jest gotowa, można ją podawać. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Nie zapomnijcie w komentarzach podzielić się swoimi ulubionymi świątecznymi przepisami na nalewki, na likiery. A w opisie tego filmiku zostawię Wam te przepisy, które nagrywałam dla Was w poprzednim roku. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu tego kanału, o dawaniu łapek w górę. No i do zobaczenia, do jutra!